No my w tym roku oszaleliśmy, ewidentnie, to jest kwiatowe szaleństwo, obiecaliśmy to mieszkańcom Zielonej Góry, że będzie kolorowo, widać już nasze krokusowe dywany, które kiedyś nas zafascynowały w Szczecinie i zachcieliśmy ich mieć podobne u nas, natomiast dzisiaj ewidentnie też zmieniamy niektóre miejsca, jak chociażby skwer przy Anieli Krzywoń, który, przypomnę, tylko w zeszłym roku wspólnie z mieszkańcami obsadzaliśmy wiśniami, te wiśnie już teraz będą prawdopodobnie widoczne za parę miesięcy i będzie tam naprawdę mocno kolorowo, do tego oczywiście wszystkie nasze motyle, które też latają po mieście, rotują, zmieniają swoje miejsca. Na Anieli Krzywoń w tym miejscu powstanie również taka trochę rustykalna łąka kwietna, miejsce do nowego wypoczynku, z nowymi nasadzeniami bylin. Także na pewno będzie to takie dosyć ciekawe nowe miejsce na mapie Zielonej Góry do wypoczynku i mieszkańcom z tej części na pewno będzie fajnie służyło. To są setki tysiące nowych kwiatów, które sadziliśmy oczywiście już jesienią zeszłego roku. Za chwilę, myślę, że już wszędzie widać żonkile, za chwilę będą wszędzie widocznie pięknie rozkwitnięte bratki, niezapominajki. Są to setki tysięcy kwiatów liczone w 200 tysięcy.